Przyjmij Ducha Świętego do swojego życia. Upij się młodym winem Jego łaski i prowadzenia. Przyjmij Jego charyzmaty, byś mógł wiernie za mną kroczyć i nie poddawać się zwątpieniu. Nie bój się. Duch Święty usunie wszelki lęk z twojego serca. Pozwól się tylko prowadzić Jego mocy. Niech niebiańska miłość Pocieszyciela dodaje ci odwagi, byś wiernie i ufnie kroczył za mną i nigdy nie uciekł od mojej opieki. To Duch Święty sprawia, że stajesz się jednym ze mną w mistycznym ciele. Kochaj mój Kościół i mojego namiestnika na ziemi, papieża. Dziękuj za Kościół, Matkę, do której możesz wracać po krople na wieczność. Kościół, który staje się dla ciebie istnieniem w Bogu Ojcu. Kościół, który daje ci pokój przez tchnienie Ducha Świętego. Kościół, który daje ci Eucharystię, cudowne spotkanie z moją miłością. Ale dzisiaj szczególnie ciebie proszę, przyjmij Ducha Świętego, aby napełnił twoje serce i rozpalił w tobie ogień miłości miłosiernej, abyś usłyszał szum wiatru i poczuł moc Ducha w sobie, Jego pokój i odwagę. Abyś mógł pójść i głosić, że jestem twoim Panem i Zbawicielem. Niech mój duch stanie się dla ciebie słodką radością serca, orzeźwieniem wiary, światłością sumienia, dawcą wielu łask, utuleniem w płaczu. Niech obmyje to, co w tobie nie jest święte. Niech uleczy rany serca i prowadzi, gdy zgubisz do mnie drogę. Otwórz serce na mojego ducha pełnego pokoju, bo on chce wypełnić twoje serce szczęściem bez miary i sprawi, by pałało miłością do mnie. Otwórz się na Ducha Świętego, bym mógł cię posłać tam, gdzie jeszcze moja miłość nie gości. Pragnę, by twoje serce co dnia powtarzało: przyjdź, Duchu Święty, napełnij moje serce i rozpal w nim ogień twojej miłości. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.